Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 20. Punkty B i C są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe. Zobaczmy, skoro my wiemy, że to są dwa sąsiednie boki wierzchołki kwadratu, czyli jak mamy kwadrat, mamy jakieś tam dwa, powiedzmy, tutaj będzie B i tutaj będzie C. Jeśli wiemy, że to są dwa sąsiednie wierzchołki kwadratu, to wystarczy, że my policzymy odległość między nimi. No i będziemy w zasadzie mieli bok kwadratu, czyli jak mamy bok kwadratu, to wystarczy bok kwadratu ponieść do kwadratu i mamy pole kwadratu, prawda? No to narysujmy w układzie współrzędnych te dwa punkty. No to do dzieła. Układ współrzędnych jakiś. Mamy układ współrzędny, tu jest oś X. Tu jest oś Y na osi i teraz tak, punkt B. Punkt B ma współrzędne minus 2 na X i 4 na Y, czyli to jest punkt B o współrzędnych minus 2 i 4. Natomiast punkt C ma współrzędne 5 na X i 1 na Y, czyli tu jest 1, prawda? To jest nasz punkt C, ma współrzędne 5 i 1. No i dobra, to jest odcinek BC i to jest bok kwadratu, prawda? To jak policzyć odległość między tymi dwoma punktami? Najłatwiej sobie po prostu narysować tutaj taki pomocniczy trójkąt prostokątny. Prawda? Widzimy go? No teraz zobacz, jakie jest przesunięcie. Tutaj jesteśmy na Y, tu jest czwórka na Y, a tu na Y jest jedynka. Czyli przesunięcie tutaj w pionie to są trzy jednostki. Od jedynki do czwórki są trzy jednostki, prawda? Czyli ten bok ma trzy jednostki. Natomiast ten bok, długość tego boku, no jakie to jest przesunięcie? Jesteśmy na x-ach na minus dwójce, tu jest minus 2. Z minus 2 do 5, ile będzie jednostek? 7. Czyli musimy tak, tu jest 3, tu jest 7, no to jak policzyć ten trzeci bok? Nazwę go A, bo to jest bok kwadratu. To co, z Pitagorasa? 3 do kwadratu plus 7 do kwadratu da nam A do kwadratu. Zatem 9 plus 7 do kwadratu, czyli 49, daje nam A do kwadratu, czyli no w zasadzie to, co szukamy, bo A do kwadratu to jest pole kwadratu nasze, nie? Czyli to jest pole naszego kwadratu. No i co? 9 plus 49 to jest 58. No i zobaczmy, że pole kwadratu to jest właśnie nasze 58. Jakiś cudem jest taka odpowiedź, czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź B. Jeszcze raz, skąd to wzięliśmy? Bo zobaczmy. To, co tutaj policzyliśmy, to jest długość boku kwadratu. Jak my to mamy, czyli jak mamy, zobaczmy, jak mamy długość boku kwadratu, na przykład wiemy, że tutaj jest, nie wiem, 3, to pole kwadratu całego to jest 3 do kwadratu. Czyli jeśli mamy A, to jest nasze A, no to potrzebujemy A kwadrat. I tutaj właśnie to A kwadrat policzyliśmy, to było 58. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mu proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie, Mr. Ciupi.